Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem Wam o traktacie wersalskim. A tak po kolei: najpierw przyjrzymy się, czym była i jak funkcjonowała konferencja paryska. Potem zobaczymy, jaki był skład polskiej delegacji i z jakimi postulatami przybyła ona do Paryża. W punkcie trzecim zobaczymy sobie, jak negocjowano kwestię polskiej granicy z Niemcami podczas konferencji paryskiej. A w punkcie czwartym i ostatnim przyjrzymy się postanowieniom Konferencji Paryskiej, w tym przede wszystkim zapisom Traktatu Wersalskiego oraz skutkom tych postanowień. Było już swoistą tradycją, że po zakończeniu konfliktu, który obejmował wiele różnych krajów, zwoływano konferencje pokojowe. Tak było po okresie napolońskim, kiedy dochodzi do Kongresu Wiedeńskiego, czy tak było... Po wojnie krymskiej, kiedy doszło do pokojowej konferencji w Paryżu. Teraz było podobnie. Po zakończeniu I wojny światowej, zwołano do Paryża konferencję pokojową. Ale były dwie rzeczy, które od początku wyróżniały tę konferencję. Rzecz pierwsza: nie zaproszono tam przedstawicieli państw pokonanych. Zwykle bowiem było tak, że w czasie konferencji pokojowej spotykali się zwycięzcy i zwyciężeni. Na kongresie wdeńskim była delegacja Francji. Na konferencji paryskiej po wojnie krymskiej była delegacja pokonanej Rosji. Na konferencji paryskiej nie było przedstawicieli Niemiec, Austrii, Węgier, Bułgarii czy Turcji. Zwycięzcy postanowili, że oni sami w swoim gronie wynegocjują warunki pokoju, a pokonani muszą je po prostu zaakceptować. Druga rzecz, która wyróżniała tę konferencję od poprzednich, to jest z pozoru jej bardzo demokratyczny charakter i wielość uczestników państw biorących udział w tej konferencji. Zaproszono bowiem przedstawicieli wszystkich państw zwycięskiej koalicji, a było ich aż 27. Ilość delegatów była zależna od roli znaczenia danego państwa w pokonaniu koalicji państw centralnych. I tak, najwięcej, bo pięć delegatów miały zwycięskie mocarstwa, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Japonia. Po trzech delegatów miały Belgia, Brazylia i Serbia. Po dwóch takie kraje jak Polska, Rumunia czy Czechosłowacja. Nie wymieniam to wszystkich krajów, które miały dwóch delegatów. A po jednym delegacie takie kraje jak chociażby Honduras, Gwatemala czy Nowa Zelandia. Swoje delegacje miały również dominia brytyjskie, tak jak chociażby Australia, Kanada czy Afryka Południowa. Teoretycznie więc 27 krajów i ich delegaci mieli decydować o powojennym kształcie Europy i świata. W praktyce jednak, tak jak zwykle bywa, decydowali najsilniejsi, decydowały mocarstwa. W tym celu utworzono Radę Najwyższą. Początkowo Rada Najwyższa składała się z 10 osób, czyli. Szefów państw i ministrów spraw zagranicznych pięciu mocarstw, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Japonia i Włochy. Później zawężono to grono do pięciu osób, czyli wyłączono z tego grona ministrów spraw zagranicznych, a zostali tylko przywódcy tych państw. Ale im dłużej trwał kongres, tym bardziej było widoczne, że tak naprawdę liczą się przywódcy tylko trzech państw. Dlaczego? Japonia. Głośno deklarowała, że nie ma interesów w Europie i albo nie uczestniczyła w kwestiach dotyczących Europy, albo popierała stanowisko brytyjskie. Włosi natomiast, ponieważ nie doczekali się korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia kwestii przynależności w fiume Rieki, wycofali się z konferencji. Więc tak naprawdę, o kształcie traktatu wersalskiego i innych traktatów pokojowych decydowały trzy osoby prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson, premier Wielkiej Brytanii Lloyd George i premier Francji Georges Clemenceau. Prezydent Wilson był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który w okresie swojego urzędowania opuścił Stany Zjednoczone i przybył do Europy. Jak sam mówił, cytuję, W żadnym momencie dziejów podobne tknienie nadziei i ufności nie ożywiało serc ludzkich. Prezydent Stanów Zjednoczonych, jak to często bywa w przypadku polityków amerykańskich, był idealistą. Wierzył głęboko w to, że świat po pierwszej wojnie światowej będzie inny, będzie lepszy. Że uda się stworzyć świat, gdzie nie będą możliwe tak duże konflikty jak pierwsza wojna światowa. A tym panaceum na problemu świata miała być organizacja międzynarodowa. Tą organizacją będzie później Liga Narodów. I to był główny postulat, z którym Wilson przybył do Europy. Utworzenie Ligi Narodów, która miała zapobiec przyszłym konfliktom zbrojnym, która miała pilnować ładu międzynarodowego. Jak to bywa z politykami amerykańskimi? Jego znajomość skomplikowanych realiów europejskich była mała, była dość ograniczona. I teraz ten idealista ściera się z dwoma wytrawnymi politykami premierem Francji i premierem Wielkiej Brytanii. I w dużej mierze okazuje się, że sprytni partnerzy potrafią osiągnąć swoje cele i potrafią zniweczyć ambitne zamierzenia Wilsona. Historyk Pobóg Malinowski pisał: Stara, świetnie wyrobiona dyplomacja europejska, z niezrównanym mistrzostwem w koronkowej robocie, umiała przy zachowaniu wszelkich pozorów zgody na jego postulat okroić je, zniekształcić, wypaczyć zmienić często nie do poznania. I chociaż w ostatecznej redakcji, ułożonego i podpisanego w wersalu traktatu, zwłaszcza w zakresie systemu współżycia międzynarodowego, stwierdzić można niewątpliwie przewagę Wilsona, to jednak uznać to trzeba za anemiczne tylko odbicie jego koncepcji, zwichniętej i wykoślawionej. Czy mówiąc inaczej, Liga Narodów rzeczywiście powstała, ale w kształcie bardzo odległym od tego, co chciał Wilson. I w kształcie, który nie mógł zapewnić osiągnięcia tych ambitnych celów, jakie przed tą nową organizacją międzynarodową postawił prezydent Stanów Zjednoczonych. Historyk Malian Kukiel w tych koncepcjach prezydenta Wilsona dopatruje się podobnych pomysłów, które formułował kilkadziesiąt lat wcześniej Adam Jerzy Cytuję. Ten prawdę prawa narodu przeciwstawiał, podobnie jak czartoryski, zasadzie równowagi między mocarstwami gracji stanu. To jest interesom egoistycznych państw i egoizmowi narodowemu. Nie przymierza i układy między poszczególnymi państwami. Miał być rękoimą nowego porządku rzecz, ale wielka organizacja ponadnarodowa i ponadpaństwowa, jaką też projektował czartoryski, Liga Narodu, za autorytetem tak wielkim. By mogła zapobiegać konfliktom, narzucać potrzebne ustępstwa wzajemne, wkraczać przeciw naruszaniu praw. Prezydent Winston był często tym, który rozstrzygał spory między premierem Francji i premierem Wielkiej Brytanii. Na czele delegacji francuskiej stał Georges Clemenceau. Miał wówczas lat 78. Świetnie pamiętał, Przegraną przez Francję wojnę z Niemcami w roku 1870, Clemenceau przystąpił do rokowań z jednym głębokim przeświadczeniem: Trzeba tak osłabić Niemcy, żeby nie były zdolne do rewanżu za klęskę poniesioną w I wojnie światowej. I tu historia przyznała premierowi Francji rację. Rzeczywiście, 21 lat po paryskich rokowaniach Niemcy wezmą odwet. Zaklęskę poniesiono w pierwszej wojnie światowej i niemieckie czołgi pojawią się pod wieżą Eiffla. Clemenceau więc chciał jak najbardziej osłabić Niemcy, postulował więc daleko idące zmiany terytorialne na korzyść Francji oraz różne przepisy ograniczające możliwości militarne Niemiec. Z tego również punktu widzenia jest rzeczą oczywistą, że premier Francji popierał polskie postulaty terytorialne kosztem Niemiec bowiem każde osłabienie Niemiec leżało w tak rozumianym interesie Francji. W czasie więc konferencji paryskiej bardzo często delegacja francuska popierała polskie stanowisko. Natomiast swoistym adwokatem diabła, politykiem, który bronił Niemiec, był premier Wielkiej Brytanii, Lloyd George. Dlaczego? Bo premier Wielkiej Brytanii, jak to zwykle bywa w przypadku polityków brytyjskich, kierował się zasadą równowagi sił. I kiedy Niemcy przegrały wojnę, kiedy Niemcy stracili swoje posiadłości kolonialne, premier Wielkiej Brytanii uznał, że już w żaden sposób nie zagrażają równowadze europejskiej. I zaczął się obawiać, że takim zagrożeniem może stać się Francja. I nie chciał wzmocnienia Francji, i nie chciał osłabienia Niemiec. W związku z tym, bardzo często, gdy będą rozpatrywane sprawy dotyczące relacji polsko-niemieckich, Premier Wielkiej Brytanii będzie stał po stronie Niemiec. Lloyd George nie lubił Polaków, nie to stała cecha jego osobowości. Brytyjski historyk Norman Davis zestawił co ciekawsze wypowiedzi na nasz temat brytyjskiego premiera. Cytuję: "David Lloyd George mówił o defekcie historii, twierdząc, że zdobyła sobie wolność nie własnym wysiłkiem, ale ludzką krwią." i że jest krajem, który narzucił innym narodom tę samą tyrannię, jaką sam przez lata znosi. Polska, powiedział, jest pijana młodym winem wolności, której podali alianci i uważa się za nieodparcie uroczą kochankę Środkowej Europy. W 1919 roku Lord George miał podobno powiedzieć, że prędzej oddałby małpie zegarek niż Polsce Górny Śląsk. W 1939 roku oświadczył, że Polska zasłużyła na swój los. Kiedy była debata w Izbie Gmin, gdzie zasiadał sędziwy już wtedy były premier Wielkiej Brytanii, po przegranej kampanii wrześniowej, po 17 września, Lloyd George twierdził, że to, co się stało 17 września, było czymś dobrym. Trudno w to uwierzyć, ale tak było. Takie są fakty premier francuski napisał pamiętniki, w których opisał negocjacje na konferencji paryskiej i możemy tam znaleźć taki fragment, cytuję. Lloyd George czasami gestykulował tak żywo, iż nawet któregoś dnia prezydent Wilson musiał rozdzielić nas swoimi ramionami, mówiąc łagodną perswazją. No, no, nigdy w życiu nie widziałem dwóch tak nierozsądnych ludzi. W dniu, w którym miałem przedstawić traktat izbie, zaatakował mnie w ostatniej chwili pan Lloyd George i oświadczył, że muszę się zgodzić na skrócenie okupacji nad Reni, gdyż w przeciwnym razie on się wycofa. Wówczas odpowiedziałem, że jeśli będzie obstawał przy swoim, podam się do dymisji po udzieleniu parlamentowi odpowiednich wyjaśnień. Gdyby nie energiczne poparcie pana Wilsona, traktat przestałby istnieć w tym dniu. Tak więc widzimy, że Lloyd George ma nie tylko jasną strategię i jasną koncepcję, co chce osiągnąć na konferencji pokojowej, ale ma również energię, charyzmę i jak się dobrze zastanowić, to tym politykiem, który osiągnął najwięcej na tej konferencji był właśnie premier Wielkiej Brytanii. Na drugim miejscu pewnie można by postawić premiera Francji, tym, który uzyskał najmniej. Był prezydent Stanów Zjednoczonych. Ten charakter konferencji paryskiej, gdzie teoretycznie 27 krajów miało mieć wpływ na decyzję, a tak naprawdę decyzję podejmowało trzech ludzi, tak skomentował później Roman Dymowski. Cytuję: Smutne to było świadectwo polityczne dla mocarstw. Był to pierwszy wielki kongres państw demokratycznych. Na żadnym z poprzednich kongresów jednostki nie miały podostawionej sobie Takiej niekontrolowanej decyzji o losach narodów. Nie mieli tego nawet autokratyczni monarchowie. Czyżby z tego należało wnioskować, że demokracja prowadzi do autokratyzmu demagogów? Na czele polskiej delegacji stał najpierw Roman Moski, a później dołączył do niego Ignacy Jan Paderewski. I to byli najlepsi ludzie, których Polska mogła. Do tej pracy, trudnej w czasie konferencji paryskiej, skierować. Dlaczego? Idmoski i, i Paderewski byli świetnie znani na salonach politycznych Europy Zachodniej. Dmoski przecież od 1915 roku wielokrotnie spotykał się z politykami brytyjskimi, francuskimi, włoskimi, przekonując ich do sprawy polskiej. Ignacjan Paderecki niestrudzenie rozmawiał z politykami amerykańskimi przede wszystkim ale również brytyjskimi o sprawie Polski. Byli więc ludźmi znanymi i szanowanymi w elitach władzy zwycięskich mocarstw. Byli też ludźmi, których wrogość do Niemiec nie budziła wątpliwości. Od pierwszych strzałów I wojny światowej Paderewski i Dmosk stali twardo po stronie zwycięskiej koalicji. To ważne, bo stojący wówczas nad czele państwa polskiego Józef Piłsudski przez pierwsze trzy lata konfliktu stał i walczył po stronie państw centralnych. Z państwami centralnymi zerwał dopiero w 1917 roku. W stolicach zwycięskich mocarstw patrzono na niego podejrzliwie. Tak więc nawet historycy niechętni Dmoskiemu, tacy jak Władysław Bogowalinowski, muszą przyznać, że wysłanie na czele polskiej delegacji Dmoskiego i Paderskiego było strzałem dziesiątka. Nie mieliśmy wówczas lepszych kandydatów do podjęcia się tego trudnego zadania. I teraz to właśnie Roman Moski przygotował polskie postulaty na konferencję pokojową. Ja dzisiaj będę omawiał tylko problem granicy z Niemcami, czyli granicy północnej i granicy zachodniej. Na konferencji paryskiej dyskutowano również o polskich granicach wschodniej i południowej, ale o tych zagadnieniach mówiłem. Albo będę jeszcze mówił w kolejnych odcinkach lekcji historii. I tutaj historyk Czesław Brzoza tak wylicza oczekiwania Romana Dłońskiego. W zasadzie domagał się przywrócenia granicy z 1772 roku z niezbędnymi korektami, wynikającymi z faktu zgermanizowania niektórych obszarów lub repolonizacji innych, gdzie wystąpiło polskie odrodzenie narodowe. W niewielkim stopniu podnosił także kwestię polskich interesów strategicznych i ekonomicznych. Przy uwzględnieniu tych aspektów Polska winna otrzymać Śląsk Górny i Średni oraz Krawki Dolnego, Wielkopolsk, Pomorze Gdańskie, bez zachodniej części zgermanizowanych powiatów Wołeckiego i Człowskiego, wschodnią część Pomorza Zachodniego, powiaty Lemborski Bytowski i wschodnią część powiatu Słupskiego, Warmię oraz południowy pas Mazur. Dmoski również. Domagał się likwidacji plów wschodnich. Południowa część, czyli warmia, większość mazur, miała przypaść Polsce, północna Litwie, która w koncepcjach Głockiego miała być ściśle związana z państwem polskim, natomiast reszta miała być zneutralizowana i poddana kontroli Ligi Narodów. Po raz pierwszy Roman Moski mógł przedstawić oczekiwania Polski 29 stycznia 1919 roku. To swoje pierwsze wystąpienie przed Radą Najwyższą, tak, sam zapamiętał. Nie zawiadomiono nas w wezwaniu, co będzie na porządku dziennym. Trzeba było być przygotowanym na wszystko. Gdyśmy po przywitaniu się z członkami rady zasiedli, Clemenso swym rąbiącym głosem otworzył posiedzenie i rzekł krótko. Panie Dmoski, ma pan głos, zdziwiony tym udzieleniem mi głos, bez powiedzenia słowa o porządku dziennym, zapytałem, w jakim przedmiocie mam mówić. Jak pan mówi o kwestii polskiej? Roman Moski wygłasza z pamięci pięciogodzinne przemówienie, mówi w dwóch językach po angielsku i francusku, chcąc, żeby wszyscy go zrozumieli. Nie chciał korzystać z usług tłumaczy. Przytacza cyfry, daty. Zostawia świetne wrażenie. Historyk Marian Kukiel oceniał. Zaimponował konferencji świetnym, improwizowanym wykładem, swobodnym opracowaniem z pamięci, ogromem faktów i cyfr, potężną logiką wywodów, które wiele kwestii narzuciły, ale nie przekonały we wszystkim. Jak to było w zwyczaju konferencji paryskiej? Dla rozpatrzenia polskich postulatów, dla wytyczenia granic niemiecko-polskiej powołana została specjalna komisja. Na czele komisji stanął francuski dyplomata Jules Cambon, człowiek w Polsce przychylny. I przed tą komisją wystąpił 28 lutego Roman Dmoski, przedstawiając konkretne polskie postulaty. Gdyby wszystkie oczekiwania Dmoskiego zostały spełnione, to odrodzona Rzeczpospolita liczyłaby 437 tysięcy km2 i 33,5 miliona Mieszkańc. 12 marca komisja kończy swoje prace i przedstawia Radzie Najwyższej swoje propozycje wytyczenia granicy polsko-niemieckiej. Jaka to była decyzja? Czesław Brzoza wymienia? Zdecydowała się przekazać Polsce Górny Śląsk, Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, ale odrzuciła pretensje do Śląska średniego i Dolnego oraz Krawków Pomorza Zachodniego. O losach spornych terenów w Prusach Wschodnich miał zadecydować plebiscyt, ale tydzień później, 19 marca, wnioski komisji rozpatrywała tak rada 10, czyli szefowie wielkich Mocarstw i ich ministrowie spraw zagranicznych. I wtedy to premier Wielkiej Brytanii Lord George zakwestionował zasadność przyłączenia do polskich dańsk ze względu na jego niemiecki charakter. Pod wpływem Argumentacji Loita George'a zadecydowano, że Gdańsk nie wejdzie w skład odrodzonej Rzeczpospolitej, ale będzie wolnym miastem pod wierzchnictwem mającej powstać Ligi Narodów. Jeżeli sięgniemy do danych statystycznych, no to według niemieckiego spisu narodowego z 1910 roku na terenach przyszłego wolnego miasta niecałe 11 tysięcy mieszkańców podało język polski lub kaszubski jako ojczysty co stanowiło niecałe 3,5% mieszkańców tego obszaru. Andrzej Drzycimski szacuje, że w 23 roku Polacy w Gdańsku stanowili 15%, w Sopocie 30%, w Powiecie Gdańskie Wyżyny 30%, a w Powiatach Gdańskiej Niziny i Wielkie Żuławy poniżej 5%. Według spisu z tego samego roku Niecałe 4% wskazały na swój język ojczysty, język polski lub kaszubski czy mazurski. Tak więc nie ulega wątpliwości, że ludnościowo Gdańsk był miastem niemieckim. Polacy byli w tym mieście z mniejszością, ale za Polską przemawiały racje historyczne i racje ekonomiczne. Racje historyczne? Od czasów pierwszych piastów Gdańsk należał do Polski. Z krótką przerwą, kiedy miasto zagarnęli Krzyżacy. Kwestie ekonomiczne, bo przez wieki Gdańsk był polskim oknem na świat. Był polskim portem, przez który do Europy Zachodniej płynęło polskie zboże, przez który z Europy Zachodniej płynęły do Polski artykuły przemysłowe. I teraz niewłączenie Gdańska w skład Odrodzonej Rzeczpospolitej było dużym ciosem wymierzonym. Podstawy ekonomiczne II Rzeczpospolitej. Po uwzględnieniu tych zmian, jakie narzucił tutaj Lloyd George, czyli chodzi o kwestię wolnego miasta Gdańska, przekazano decyzję komisji do zaakceptowania Polakom 6 maja i Niemcom 7 maja. I Niemcy tutaj stawiają zacięty opór. Twierdzą, że Kaszubi, Mazurzy, Ślązacy to nie są Polacy. Twierdzą, że jeżeli Górny Śląsk będzie przyłączony do Polski, to może w Niemczech wybuchnąć rewolucja bolszewicka. To był mocny straszak, bo przecież nie tak dawno rewolucja bolszewicka w Niemczech została stłumiona. Co więc, delegacja niemiecka mówi, że nie będzie w stanie spłacić olbrzymich odszkodowań, jeżeli uprzemysłowiony teren śląska nie będzie znajdował się na terenie Niemiec. I tu znowu. Po stronie Niemiec stanął brytyjski premier, który wynalazł rozwiązanie kompromisowe. Oto Górny Śląsk nie będzie przyłączony do Polski. Oto na Górnym Śląsku ma się odbyć plebiscyt. Niemcy grożą wznowieniu działań wojennych. Jest taki moment, że polskie jednostki ze wschodu są przerzucane na zachód, aby odeprzeć ewentualne uderzenie armii niemieckiej. Ale ostatecznie groźba mocarstw zachodnich, że jeżeli Niemcy nie zaakceptują tych złagodzonych warunków dotyczących granicy polsko-niemieckiej. To dojdzie do pełnoskalowej wojny z Niemcami. Powoduje, że Niemcy akceptują ustalenia graniczne konferencji paryskiej. I przejdziemy teraz do omówienia wyników konferencji paryskiej. Kwestie terytorialne zostawimy sobie na koniec. A zaczniemy od mało znanej kwestii, tak zwanego Małego Traktatu Wersalskiego. Aby zrozumieć, skąd się wziął mały traktat wersalski, trzeba się cofnąć trochę wcześniej. Otóż w okresie, kiedy odradza się rzecz pospolita, w kilku miejscach dochodzi do pogromów antyżydowskich. Najbardziej znany z tych pogromów miał miejsce w Elwowie w dniach od 22 do 24 listopada 1918 roku. Jak do niego doszło, otóż w nocy 31 października, 1 listopada, Ukraińcy opanowali znaczną część Lwowa. Część ludności żydowskiej stanęła po stronie Ukraińców. Część ludności żydowskiej stworzyła uzbrojoną milicję, która brała udział w walkach przeciwko polskiej ludności. I teraz, kiedy po nadejściu wojsk z generałem Tokarzewskim, Lwów został całkowicie opanowany przez polskich mieszkańców, część Polaków uznała, że należy wymierzyć żydowskim mieszkańcom Lwowa sprawiedliwość. I doszło do pogromu. Doszło do swoistego samosądu, jak opisują historycy. Dużą rolę w tych wydarzeniach odegrali kryminaliści uwolnieni przez Ukraińców z więzienia, którzy potem zasilili szeregi obrońców Lwowa. A po wyparciu z miasta Ukraińców, to często właśnie ci kryminaliści stali na czele grup plądrujących sklepy Dewastujących żydowskie domy. Do pogromu doszło również w Wilnie w dniach od 19 do 23 kwietnia 1919 roku. Pogrom nastąpił po opanowaniu miasta przez Polaków, a tutaj pretekstem do tego typu wystąpień miała być kolaboracja części ludności żydowskiej z bolszewikami, którzy wcześniej opanowali to miasto. W kilku innych miastach Polski też mamy wydarzenia o podobnym charakterze. One są szeroko opisywane przez prasę. Trafiają na podatny grunt, bo już wtedy Polacy mieli opinię antysemitów i teraz nacisk lobby żydowskiego na prezydenta Stanów Zjednoczonych, nacisk liberalnej opinii publicznej powoduje, że narzuca się Polsce tak zwany mały traktat wersalski. Historyk Czesław Brzoza tak go scharakteryzował. Na mocy traktatu mniejszościowego rząd polski został zobligowany do zapewnienia, pod kontrolą międzynarodową, pełnego równouprawnienia wszystkich obywateli, bez względu na wyznanie i narodowość, zagwarantowania mniejszościom prawa do swobodnego używania rodzimego języka, zakładania i prowadzenia szkół oraz instytucji kulturalnych. Dodatkowymi przepisami określono uprawnienia ludności żydowskiej. Między innymi zobowiązanie władz polskich do uwzględnienia świętowania przez nią soboty, postanowienia traktatu wersalskiego, w szczególności mniejszościowego, dającego innym państwom prawo ingerowania wewnętrzne sprawy Polski, wywołały liczne zastrzeżenia, wynikające m.in. z faktu, że nie miał on charakteru powszechnego, w związku z czym np. mniejszość polska w Niemczech nie mogła liczyć na podobną ochronę. Trzeba tu jednak pamiętać, że nie tylko Polskę tak potraktowano. Analogiczne traktaty podpisać musiały również takie kraje z naszej części Europy, jak Rumunia, Grecja, Czechosłowacja, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Natomiast, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, takich gwarancji dla mniejszości nie musiały zapewniać np. pokonane Niemcy. To powodowało, iż traktat był źle odebrany przez znaczną część polskiej opinii publicznej. Ale tutaj była transakcja wiązana. Jeżeli chcemy otrzymać ziemię, które przyznawał nam traktat wersalski, to musimy zgodzić się również na tak zwany mały traktat wersalski. No i Polska taką zgodę wyraziła. Natomiast było dość powszechne przekonanie, że traktat ten upokarza Polaków. 13 września 1934 roku. W związku z wycofaniem się Niemiec z Ligi Narodów, to nastąpiło rok wcześniej, i w związku z przystąpieniem dwa dni później Związku Radzieckiego do Ligi Narodów, Polska wypowiedziała Mały Traktat Wersalski, gwarantując jednocześnie przestrzeganie prawniejszości na poziomie, jaki był określony w tym traktacie. I tu może warto wspomnieć o raporcie, który sporządziła delegacja przysłana przez Stany Zjednoczone, na czele której stał Henry Morgenthau Senior. Kiedy prasa zachodnia była pełna opisów, krzywd, jakich doznaje społeczność żydowska na ziemiach Polski, Ignacy Jan Paderewski zaprosił amerykańskich przedstawicieli, aby przyjechali do Polski i na miejscu sprawdzili, jak się sprawy mają. I tak się rzeczywiście stało, powstała komisja na czele której stał Morgenthau, która przybyła do Polski w lipcu 1919 roku i przebywała do września tego samego roku. Miesiąc później, w październiku, ukazał się jej raport. Według tego raportu na ziemiach polskich doszło do ośmiu antysemickich ekscesów zdaniem komisji nie można tu mówić o pogromach i w ośmiu tych ekscesach miało zginąć od 200 do 300 Żydów. Raport podkreślił, że władze polskie, szczególnie wyższego szczebla wojskowe i cywilne, nie były inicjatorem, zaś przeciwnie, starały się je poskromić. Krytycznie wypowiedziano się na temat władz lokalnych. Co ciekawe, raport został skrytykowany przez amerykańskie środowiska żydowskie, które zarzucały jego autorom wybielanie zbrodni polskich. Mimo, że raport opublikowano jako oficjalny dokument kongresu, większość amerykańskiej prasy Całkowicie ten dokument przemilczała. Nagłaśniała go prasa polonijna. Ale efekt był taki, że ustalenia tego raportu nie zaistniały w przestrzeni publicznej Stanów Zjednoczonych. Traktat Wersalski miał również swój wymiar ekonomiczny. Historyk Władysław Pobóg Malinowski tak to charakteryzuje. Traktat Wersalski zobowiązywał Polskę do udzielania państwom sprzymierzonym wolnego stosunkach handlowych, tranzytu przez terytorium Polski w ciągu lat pięciu. Ponadto zaś umiędzynarodawiał Wisłę, to znaczy udostępniał rzekę dla obcych statków. Zmuszał Polskę do dbałości o jej spławność i ograniczał wysokość pobieranych opłat. Do obu tych postanowień przyczynili się obok Anglików, w dużej mierze Czesi, może najbardziej tu zainteresowani. Wreszcie Traktat Wersalski nakładał na Polskę olbrzymie ciężary finansowe. Około 2,5 miliarda marek niemieckich Odmawiając bowiem zrujnowanej i zniszczonej Polsce prawa do odszkodowań niemieckich, zmuszał ją do złożenia w Funduszu Odszkodowań równowartości przejętego majątku państwowego w zaborze pruskim oraz przerzucał na Polskę odpowiednią do odstąpionych jej obszarów część powojennych długów pruskich i ogólnoniemieckich. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Polska miała ponosić ciężary finansowe w związku z przejęciem ziem należących Wcześniej do państwa niemieckiego? Otóż dlatego, że twórcy Traktatu Wersalskiego stanęli na gruncie ciągłości ustaleń Kongresu Wiedeńskiego 1815 roku. To znaczy, odrodzona Rzeczpospolita była kontynuatorem Królestwa Polskiego utworzonego po abdykacji Napoleona. I z tego punktu widzenia, Królestwo Polskie nie obejmowało tych ziem, więc były to ziemie nowe, przyłączone do Królestwa Polskiego. Absurd z polskiego punktu widzenia, ale tak to rozumiano. Czyli nie patrzono na Polskę jako na kontynuatora I Rzeczpospolitej. Nie patrzono na to, że te ziemie były nasze, zostały nam zagrabione i do Polski wracają. Patrzono na to inaczej. Że oto Królestwo Polskie to z Kongresu Wiedeńskiego dostaje nowe terytoria, więc z racji tego, że dostaje nowe terytoria, powinno również ponosić konsekwencje finansowe takiej. Terytorialnej aneksji czy, czy zdobyczy. No i mamy kwestię na końcu tą najważniejszą. Na skutek decyzji Traktatu Wersalskiego Rzeczpospolita przyjęła część obszarów w Wielkopolsce, których nie oponowali powstańcy, czyli leżących po drugiej stronie linii rozejmowej, to takie miejscowości, między innymi jak Kępno, Leszno, Międzychód czy Bydgoszcz i przede wszystkim. Polska odzyskiwała pomorze i dostęp do morza. Rzecz niesłychanie ważną i istotną dla odrodzonego państwa polskiego. Przyznany Polsce fragment Bałtyku rozciągał się od jeziora Żarnowieckiego do Orłowa. niczy łącznie z Półwyspem Helskim 130 km. Polska uzyskała również perspektywy powiększenia swojego terytorium o Warmię, Mazury i Śląsk, bo na tych terenach miały się odbyć plebiscyty. Nie są postanowienia traktatu wersalskiego stuprocentowym polskim sukcesem. Ale nie ulega wątpliwości, że w tych realiach trudno było osiągnąć więcej. Trudno dzisiaj znaleźć historyka, który by uważał, że w rokowaniach w czasie konferencji paryskiej popełniliśmy błędy, że przyjęcie jakiejś innej strategii czy jakaś inna obsada personalna polskiej delegacji mogłaby przynieść lepsze rezultaty. Najczęściej historycy są zgodni. W tych realiach, jakie wówczas były w Europie, udało się podczas konferencji paryskiej uzyskać wynik zbliżony do optymalnego. Po ratyfikacji traktatu przez Niemcy 17 stycznia na ten obszar wkroczył generał Józef Haller, a 10 lutego w Pucku odbyła się uroczystość zaślubin Polski z Morzem. Haller wspominał na znak ślubu Bałtyku Rzeczpospolitą, wrzuciłem jeden z pierścieni danych mi przez Polską Ludność Gdańską w nurt Bałtyku. Pamiętam, jak pierścień potoczył się po lodu, By wnet zniknął w morzu. Wyrwało się kilku młodych rybaków, chcących go chwycić, a gdy powracali, na moje zapytanie, czy chwycili go, odpowiedzieli: Nie pan generał, ale będziemy go mieli w Szczecinie. Uczestniczący w tych wydarzeniach, dziennikarz relacjonował. Popędziliśmy samochodami wzdłuż Puckiej Zatoki. Witano nas z entuzjazmem bez granic. Udaliśmy się nad pełne morze. 11 lutego po południu powitaliśmy rzeczywiście to polskie morze. Stało się to wszystko symbolem. Powitaliśmy morze nie w dniu uroczystości w Pucku, ale na zajutrz, słońce, tłumy ludności, rybacy ospaleni przez wichry morskie i ta fala z szumem bijąco o piaszczysty brzeg. Daleko gdzieś żeglujące okręty na horyzoncie Pełne szerokie morze. Czekają na nas łodzie rybackie, wsiadamy. Chwieje się statek na falach. Bandera Polska. Jest to motorówka żaglowa rybacka gwiazda morska. Pod kapitanem Kaszubą, panem Jakubem Myśliszem, płyniemy. Po raz pierwszy pod polską banderą od polskiego brzegu. Od czasów pierwszej Rzeczypospolitej. Słońce, morze, radość ogromna. Najpiękniejsza godzina, odkąd pomorze jest Polskie. Przybijają łodzie rybackie. Statek nie może dojść do samego brzegu. Generał Haler przemawia z łodzi. Nie damy morza i nie damy ziemi skąd nasz ród. Ogorzałe twarze rybackie, ręce wzniesione do góry. Tak nam dopomóż Bóg.